Okej, dobra. No to teraz twoja kolej. Niech pomyślę. Jakie jest twoje marzenie? Moim marzeniem jest 5-kilogramowa tabliczka czekolady. Nie, no tak na poważnie. No przecież mówię poważnie. Najlepiej, żeby była malinowa, albo wiśniowa, albo wiesz co, kiedyś ja mam taką poważnie. Daj spokój, mówię, że gram na serio. Okej, już się tak nie złość. Moim marzeniem jest spotkanie się z przyjaciółmi. I to tyle. No a ty niby jakie masz marzenia? Ja bym chciał zjeść dobrego fast fooda. No teraz to ty sobie robisz jaja. A ty byś niby nie chciała. No dobra, no też bym chciała. Wiesz, o czym jeszcze marzę? O pójściu do fryzjera. Przydałoby ci się. Udam, że tego nie słyszałam. A ja marzę o tym, żebym mógł pójść na skatepark. Pójście na siłownię to też fajny pomysł. Przecież ty nie chodzisz na siłownię. No, ale mogłabym zacząć. Wiesz co? No co? Chciałabym wrócić do szkoły. A ja chciałabym zagrać jakiś spektakl na scenie. Ja na popisie. Marzy mi się zorganizowanie osiemnastki. Chociaż to już teraz nie ma sensu. Chyba nie ma sensu liczyć na to, że pojedziemy gdzieś na wakacje. A szkoda. Fajnie byłoby pójść do kina. Albo pójść na zakupy. Albo na spacer. Ach, moim marzeniem jest, żeby to wszystko w końcu się skończyło. Myślisz, że się spełnią? Marzenia czasem się spełniają.